zachował w najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość. Te trzy wartości dały podstawę do stworzenia państwa. Bez nich nie moglibyśmy go mieć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Jak w każdą niedzielę witamy w programie Wieś to też Polska. Szanowni Państwo, aktualna sytuacja na rynku zbóż, owoców i wiele innych bardzo ważnych tematów dzisiaj w naszym programie. O tym wszystkim z naszymi gośćmi, którymi są w studio. Pan Janusz Walczak z Solidarności Rolników Indywidualnych. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Pan Rafał Foryś, Fundacja Rolnik Handluje. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Panowie, jak zwykle ciężko jest dawać taką generalizację i opowiedzieć dokładnie, jak się dana sprawa przedstawia. No ale zawsze rozmowa przybliża nas do poznania pewnej rzeczywistości i prawdy. Pytanie do pana z Solidarności Rolników Indywidualnych. Pierwsze co, to sytuacja na rynku zbóż. No, zboża to, no, to taki nasz, można powiedzieć, no, coś, co nas wyróżnia jako ojczyznę, jako kraj. Pogoda ma na to wpływ, sytuacja zewnętrzna, wewnętrzna. Jak to się przedstawia, panie przewodniczący? No, na dzień dzisiejszy, bym powiedział, nie najgorsze są plony, chociaż te dawki nawozów nie zostały może w pełni użyte ze względu na bardzo wysoką cenę. Suchą wiosnę, ale później troszeczkę nadrobiła to, można powiedzieć, aura. Nie licząc jarych, bo zimowe zboża zachowały się dosyć przyzwoicie. Tylko teraz żniwa mamy w trakcie, to jest początek. Zostały to, że przesunięte terminy tych omłotów, ale w sumie tendencja jak co roku się powtarza. Kiedy są żniwa, kiedy są zbiory, drastycznie cena skupowa spada. To już od lat stosowane, tylko teraz jest większy niepokój ze względu na to, że wszemi wobec mówią, że napływa to zboże z Ukrainy. Rząd zaprzecza, że nie są to takie ilości, o jakich się mówi. No ale ta cena też, można powiedzieć, jedno z drugim tak daje do myślenia rolnikowi, bo w najgorszej sytuacji będą ci, którzy wzięli na wiosnę kredyty, a teraz muszą spłacić za te nawozy i znów muszą sprzedać zboże po bardzo niskich cenach. Mało tego, jeszcze nie mają gdzie przechowywać. Byłem na rozmowach z panem premierem. No, zastanawiali się, jakie formy skupu lub nawet rekompensat finansowych rolnikowi stworzyć ze względu na to, czy przechowalnictwo, jakieś częściowe zaliczki dać, żeby była ta płynność finansowa. No to jest takie kopanie studni, jak już się pali. O tym trzeba było myśleć wcześniej, jak się zgodziliśmy na to, że ten kontyngent przez Polskę ma przejść, albo nawet trafić częściowo. Nie powiem, że wątpliwej jakości zboże, bo to historie różne ludzie opowiadają, że to jest i zboże z GMO, no i pryskane tymi środkami, które w Unii Europejskiej są zakazane. To znaczy, że to polskie, nasze zboże konsumentów truje, a ukraińskie nie truje. Dla mnie jest trochę to jest niezrozumiałe. Albo takie same standardy mamy dla wszystkich importerów zboża do Unii Europejskiej. I wtedy wiemy, że mamy wysokiej jakości zboże i odpowiednimi środkami pryskane, lub dajemy swobodę wszystkim rolnikom działania. A słyszę, że za chwilę znów będą ograniczenia w pestycydach. W takim przypadku to my nie będziemy konkurencyjni na rynku Europy. Tym bardziej ta sytuacja, jaka obecnie jest, jak mówiłem, plony nie są może rekordowe, ale też nie będzie dużych obniżek tych plonów. Jest jedno zastanawiające się, bo wszyscy mówią o konsumpcji, o zbożach konsumpcyjnych, ale też są i zboża paszowe. A po głowie na przykład trzody chlewnej spada. No, z kurami, z kurczętami jest trochę inaczej. Tam jeszcze to spożycie tych zbóż paszowych jest. Ale co zrobić z tym nadmiarem, nadwyżką tego zboża paszowego? Sprzedać go poniżej kosztów wyprodukowania? Tak nie powinno być. Ja zawsze mówię, na wszystko najlepsze lekarstwo jest to cena. Odpowiednia cena, opłacalna, a nie na poziomie wyprodukowania albo poniżej tego. Bo my nie będziemy jako rolnicy tym buforem, który będzie tłamsił inflację. To jest obowiązek całego społeczeństwa, nie tylko rolników. I sądzę, że
Konsumenci mówią, że wszystko drożeje, inflacja jest, ale my tego nie odczuwamy, bo nasze produkty tanieją, jak przychodzi do zbiorów, a inflacja robi, że znów środki do produkcji drożeją. No chociaż paliwo na dzień dzisiejszy wyhamowało, ale nawozy mineralne, azot, no niestety to jest naprawdę bardzo wysoki nakład na hektar. I czy my tą produkcję odnowimy w następnym roku? Sądzę, że nie wszyscy rolnicy. Taka no, ciekawa sytuacja. Pytanie do pana Rafała. Jak to jest z tym zaniżaniem cen przez sieci handlowe? Bo tutaj właśnie pan Janusz o tym wspomniał. Pan jako no, z organizacji Fundacji Rolnik Handluje ten temat dobrze zna. Mhm. Jak się to przedstawia? Czemu to służy? Kto to robi? Polska jest działką numer jeden w Europie. Jest także terenem strategicznym, ponieważ łączy tak naprawdę zachód Europy z Azją. I jest, tak jak mówię, to jest działka, z której powinniśmy się cieszyć, bo oprócz tego, że leżymy w tym położeniu, to jeszcze nasi rolnicy wytwarzają produkty żywnościowe. Ale to też zauważa zagranica. I postanowili, tak jak w przypadku teraz na przykład problemów w zagłębiu papryki, czyli w naszym południowym Mazowszu, zachód, to znaczy zachodnie korporacje z nieograniczonym tak naprawdę kapitałem, próbują wyłączyć światło tak naszym rolnikom, producentom żywności. To są rolnicy, trochę wejdźmy w ich skórę, którzy ciężko pracują w foliach praktycznie cały rok, po 10-12 godzin. Cieszą się, jeżeli są wyniki, bo oni na te wyniki pracują, badając glebę, używając odpowiednich środków ochrony roślin itd., itd. Ale kiedy w przypadku, jak było to ostatnio, zobaczyli gazetkę, w tej gazetce jest cena za kilogram czerwonej papryki 4,99, no to oni po prostu się załamali. Z trwogą spojrzeli na to, na swój dorobek i nie wiedzą, co robić, czy tak nie będzie takiego samego problemu ze zbożami, to może być tutaj. Czy wznowią tą produkcję w przyszłym roku, ponieważ to jest cena poniżej kosztów produkcji. Śmiem twierdzić, że to jest cena dumpingowa, specjalnie wywołana przez właśnie sieci handlowe, aby ta cena była no, poniżej kosztów produkcji, aby tych rolników się odechciało i wtedy wchodzi tak zwany dumping łupieszczy, który już jest taki bardziej skoordynowany, to znaczy, że jak nie będzie naszych producentów, naszych lokalnych, tak jak w tym przypadku w zagłębiu papryki pod Radomiem, no to będą wprowadzane towary z zagranicy, a już wtedy ucierpi i konsument, czyli wszyscy. Nie będziemy mieli produktu lokalnego, zdrowego, a będziemy uzależnieni już wszyscy od znacznie droższego, niekoniecznie zdrowszego produktu z zagranicy. I to nie dotyczy tylko papryki, bo to zagłębie papryki to już są warzywa ciepłolubne. Tam już cały rok produkuje się bardzo dużo warzyw i owoców. No, ciepłolubne wymagają dużo energii, tak, żeby to dobrze ogrzewać wcześniej. Z tego, co się orientuję, to problem jest też tej natury, że rolnicy po to wcześniej wysiewają, nasadzają, ogrzewają, żeby jak najwcześniej mieć te owoce, warzywa, bo wtedy jest cena wyższa zazwyczaj, prawda? No bo dopiero zanim się sezon rozpocznie, to kto ma pierwszy, sprzedaje troszeczkę drożej, więc sobie rekompensuje też te koszty ogrzewania. I w tym akurat momencie sieci robią cenę całkowicie nieopłacalną, tak? Dobrze to rozumiem? Oczywiście. I na tym tak naprawdę korzystają tylko oni, bo oni sobie odbiją w przyszłości. No ja pamiętam cenę papryki po 16 zł na przykład i co? A kto na tym najbardziej traci? No właśnie rolnik, właśnie producent i dystrybutorzy, skupy, ponieważ cały atak tak naprawdę skierowany jest na pierwsze ogniwo, które bierze towar od rolników, czyli na skupy i właśnie dystrybutorów. A za to wszystko odpowiedzialne są sieci handlowe. Tak jak pamiętamy, już teraz to mało może kto pamięta, ale właśnie grupy producenckie, w które wchodziły skupy i dystrybutorzy z regionu grójeckiego, były odpowiedzialne za stworzenie największego sadu w Europie, w Grójec i okolice. I to był taki podmiot, który mógł spokojnie rywalizować, bo pojedynczy rolnik nie jest w stanie rywalizować z wielką siecią handlową, ale już grupa producencka tak.
jeżeli chodzi o zorganizowanie rynku, no to jeżeli chodzi o tą strefę warzyw, owoców, no to jest tylko 15%. Jest to naprawdę marginalny wynik, więc nie mamy w ogóle tutaj, nie ma opcji, żeby pojedynczy rolnik mógł konkurować z wielką siecią handlową. Więc tutaj ten zgrzyt do mitycznego potwora, jakim jest dystrybutor, jest błędem. Za wszystko odpowiedzialne są sieci handlowe. To sieci handlowe tak naprawdę opanowały centrum miast, a teraz mimo że jest kryzys, rozbudowują swoje sklepy, także na wsiach. A wiem, kto na tym traci, mała przedsiębiorczość, bo tam sklepy wszystkie po prostu przestaną istnieć. No i taki sklep jest i tak naprawdę nawet ten, kto go prowadzi we franczyzie, to i tak nie do końca, to i tak mu się narzuca pewne sposoby handlu, zakupu pewnych produktów, ustawiania ich na półce, ceny. Więc tak naprawdę to, co pan mówi, że sieci handlowe decydują całkowicie, jest ich dominacja na tym, proszę panie. Panie doktorze, zauważmy jedną rzecz, że to nie tylko chodzi o samą paprykę, ale wszystkie owoce, które i produkty, które można powiedzieć są sezonowe, których nie można przechować, rolnik nie może przechować, te praktyki są stosowane. Poczynając od tych młodych ziemniaków, truskawki, dopiero cena idzie w górę w momencie, kiedy się zorientuje rynek, że tego surowca może braknąć, na przykład na przetwórstwo, na przechowalnictwo, zaczyna wtedy cenę windować albo koniec sezonu. To jest bardzo zła praktyka, ale to jest wywiad handlowy, ustawianie się i marketing całych tych właśnie sklepów sieci, po to, żeby mieć swoją płynność, odpowiednią cenę, a nie patrząc się na to, skąd to się bierze ten towar i jakie straty rolnik ponosi. I dlatego to bardzo, bym powiedział, ważny temat, który tutaj kolega poruszył, ze względu na to, że taką praktyką to my daleko nie zajedziemy. To, co pan redaktor mówił, ponosił ktoś wyższe koszty, węgiel, żeby wcześniej sprzedać za lepszą cenę, to już się teraz, można powiedzieć, nie sprawdza. To już się teraz obecnie nie sprawdza, bo właśnie ta sieć sklepów wyprzedza pewne ruchy. Mają dobry wywiad, można powiedzieć, i umieją liczyć, po co ma rolnik zarobić, jak oni będą mieli stałą cenę tak zwanej promocji non-stop, a ty się, człowieku, martw sam i jak chcesz wstawiać, to wstawi, jak nie, to zmieni produkcję. A w to miejsce wejdzie z ich kraju, można powiedzieć, rolnik, który będzie sprzedał swój towar. Jakiej jakości, to niech tutaj, konsument oceni. Tutaj dowiedziałem się już tego, że rolnicy, widząc, co się dzieje, szczególnie ogrodnicy, warzywnicy, najbardziej warzywnicy, już praktycznie o 20% mniej nasadzeń zrobili. I zrobią pewnie jeszcze mniej. Więc tego produktu będzie brakowało i albo będzie import, albo będzie taki import, żeby ta cena papryki wróciła do takiej, jakie by sobie sieci handlowe życzyły, czyli po 16 zł nawet. Mój kolega sprzedaje też, bo ma szklarnię i mówi tak, na początku jak wchodził w dystrybucję właśnie sieciową, no to na przykład miał 3 tak zwane produkty, które sieć przyjmowała. W jakimś czasie na jeden produkt zrobili promocję, resztę w normalnej cenie sprzedawał. Po paru latach wyszło tak, że on nawet jeden produkt tylko sprzedaje w miarę po cenie, nie zawsze, a reszta jest w promocji. Mówi, w obecnej sytuacji, kiedy opał, bo to trzeba w szklarniach tak samo grzać, zdrożał o tyle 100%, no to mówi, to ja do tego interesu będę musiał dołożyć. Dobrze, że jeszcze jakiś mam zasób pieniędzy, ale co w następnym roku? Zastanawiam się. Kredytami się nie będę wspierał, bo zbankrutuję i przyjdzie komornik, mnie zlicytuje. Dla dobra czego? Dla idei? Nie. Dlatego ja zawsze mówię, rozsądną sprawą jest opłacalność. Odpowiednie wyliczenia i poniżej tego produkty nie powinny być sprzedawane. Panowie, a jak zapatrujecie się na taką sprawę, bo w Polsce bitwa o handel została przegrana, to trzeba sobie powiedzieć, przegraliśmy ją. Już bardzo dawno, kilkadziesiąt lat temu na antenie Radia Maryja, telewizji Trwam, mówiono o tym, że sieci handlowe zagraniczne nas zabiją, jeśli chodzi o handel, a później już o produkcję, dystrybucję, o cokolwiek. Mało kto to rozumiał. Przykłady, że jakieś miasteczko jest tam w tym miasteczku 46 sklepików, naokoło w wioskach jeszcze dodatkowe 40 sklepików, a przychodzi jedna sieć handlowa i znika połowa z tych sklepików, przychodzi drugi market i znika prawie
90% tych sklepików. A teraz właściciele tychże sklepików zaopatrywali się od lokalnych rolników, lokalnych hurtowni. Mało tego, wydawali swoje pieniądze u lokalnego przedsiębiorcy innego, tak? Jeśli sklepikarz zarobił, to sobie postanowił wymienić okna w domu, zrobić sobie ogródek inny jeszcze, więc lokalnie wydawał te pieniądze. Natomiast sieć handlowa, wszystkie pieniądze do kasy, z kasy do centrali i te pieniądze znikały z lokalnego obiegu. Po prostu znikały. Mało tego, z tych wszystkich kas do wspólnej kasy gdzieś we Francji czy Wielkiej Brytanii. I w ten sposób drenaż całkowity. I o tym była mowa, ale przegraliśmy tą batalię. Ja sądzę, że nie tylko tą batalię, ale jak nie będzie mądrości, powiem, od samorządów lokalnych, bo to samorządy lokalne wydają zgodę na budowę danego sklepu, no, to sieciówka czy nie, poprzez rząd, który będzie chronił polski rynek. Wobec tego jesteśmy przegrani już w innych tak samo dziedzinach, poczynając od skrobi, cukru, który nie jest w 100% może być w Polsce wytwarzany, ale nie przez polskie firmy. Rynki mięsa wieprzowego, wołowiny. Wszystko, cała można być branża, która przynosi zysk, jest przejęta przez kapitał obcy. Budujemy ten holding spożywczy. Bardzo opornie. A czy on da radę przy takiej zmowie całego świata, można dużego kapitału, który chce zawładnąć polskim rynkiem, oby się udało, ale mam wielkie wątpliwości, bo to jest naprawdę ciężka walka i to musi być mądra walka. Do tego mu też muszą powstać odpowiednie przepisy. Ja już też tutaj w tym studio parę razy mówiłem, że sieci sklepu przechodzą od jednego do drugiego właściciela po to, żeby mieć różnego rodzaju ulgi. Tak. Nie. Powinny być tak zapisane umowy lub transakcje, że kiedy on albo bankrutuje, albo zmienia, to pierwszeństwo powinien mieć Skarb Państwa. Bez budowy nowych sklepów bym miał sieć. Tak samo i zakłady. Po co nowe zbudować, kiedy można było przejąć? Tak jak było to z Pini, kiedy przejął to Animex, a mógł to przejąć właśnie holding spożywczy. I to byłby gracz na rynku polskim, który by mógł skupować trzodę chlebną. I takich wiele jest elementów, które byśmy mogli naprawdę przy mądrych sformułowaniu przepisów prawnych przejąć za to, że oni mieli ulgi, różnego rodzaju subwencje pobierali i nawet był okres, kiedy nie płacili podatków. To wszystko sumować, jakie pieniądze oni z polskiego skarbu, no, ze Skarbu Państwa wzięli z Polski, odliczyć to, wartość zakładu, wypłacić, do widzenia. Żegnamy. Tak, no już ja bym się tak nie załamywał, bo tu troszeczkę taki defetyzm siejemy. I przypomnę słowa wielkopolanina, wielkiego patrioty tutaj z Poznania, Hipolita Cegielskiego, który już mówił podczas zaborów zresztą, że podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce obcokrajowców, ten traci swoją narodowość, ten zdradza swój kraj. I mimo wszystko on stworzył sklep i to jak wiemy później to się wszystko przemieniło w wielką fabrykę i zatrudniał ludzi w czasie zaborów. Więc gdzie my teraz jesteśmy? Nie możemy się poddawać. Trzeba zrobić wszystko, żeby się zjednoczyć. Ja nie wiem, czy to ma być na zasadzie powstawania konsorcjów czy spółdzielni, ale rolnicy koniecznie muszą zacząć od siebie już i dbać o swoje, bo to, co robią sieci handlowe i wielkie markety, to jest właśnie to zabieranie już nie tylko handlu, ale oni już chcą zabrać ziemię. No przemysł też już jest tym przemysłem bardzo krucho, ale nie ma tutaj jakiejś wielkiej trwogi, trzeba po prostu wziąć się w garść i dbać o swoje. Mi bardzo szkoda regionu, jeszcze powrócę do regionu grójeckiego, ponieważ to był właśnie region, gdzie mieliśmy ponad 300 grup producentów. W tym momencie została niecała setka i najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie odpowiadają podmioty, nie wiem, unijne czy dygnitarze z Brukseli za niszczenie tych grup producentów, grup, które mogły właśnie konkurować z wielkimi sieciami, tylko niestety urzędnicy.
I często czy jeden minister, czy wiceminister nawet o tym nie wie, bo ministrowie są tymczasowi, a jeden urzędnik zasiada ileś lat i po prostu podejmuje decyzje haniebne, bo jeżeli są niszczone te grupy producenckie, to coś jest nie tak. Ale zauważmy też jedną rzecz, że my mieliśmy, tak bym też zacytował, miałeś chamy złoty róg, ostał się ino sznur. I teraz mieliśmy całą handel, mieliśmy przetwórstwo i tego się pozbyliśmy. I tak od nowa musimy coś budować. To jest ta zasada, którą powinien Polak być mądry przed szkodą, nie po szkodzie. Trudno. Mamy nowe wyzwania, budujemy, a to o wiele oporniej idzie, bo mamy konkurencję. Panie, a wtedy nie mieliśmy konkurencji. Ja tak przyglądając się tej sytuacji od dawna i czytając to, co było jeszcze zanim ja się urodziłem i zacząłem się uczyć. Nic nie dzieje się bez przyczyny i to nie jest też tak, że jak to niektórzy wierzą wyłącznie w tą niewidzialną rękę rynku, która jest do tego stopnia ślepa, że to są po prostu procesy, na które nie ani człowiek nie ma wpływu, ani państwo nie ma wpływu. No, gdyby tak było, to równie dobrze można by powiedzieć, że ruch drogowy też się odbywa tak sam z siebie, a nie jest to decyzja każdego kierowcy. Prawda? No bo gdyby tak wziąć, to nie wiem, jakby ten ruch wyglądał, gdyby tak nim wolna jakaś wolność panowała. Mieliśmy ten przemysł, mieliśmy to przetwórstwo. W latach 90. zostało to sprzedane, doprowadzone do ruiny. A znam i wiem, że było tak, że ówcześnie rządzący, współrządzący, osoby na stanowiskach rektorów uczelni, różnej maści osoby ważne w państwie otrzymywały informacje od Polaków z zagranicy: nie dajcie się, nie róbcie tego, nie wierzcie w tą niewidzialną rękę rynku, nie wierzcie w to, że przyjdzie inwestor z zagranicy i da wam, że on tu wam da, bo on tu przychodzi po to, żeby zabrać. Ludzie, to jest oczywista sprawa. I niestety ci ludzie byli o tym poinformowani, a to wszystko sprzedali. Potem przyszli następcy, próbowali coś z tym zrobić. Okazało się, że zaczęli sprzedawać co innego. Przyszli następni, wzięli się za spółki miejskie. I miasta też, już firmy prywatne. Nagle okazuje się, że Francuzi ogrzewają miasto. Takie. Niemcy ogrzewają takie. Szwedzi nam przerabiają i robią. Niemcy śmieci i też na tym zarabiają. To oznacza słabość intelektualną i moralną naszej elity państwowej oraz naszą społeczną również słabość charakteru, że nie chcemy tego widzieć i temu przeciwdziałać. Można milion razy mówić: idź kup do polskiego sklepu albo postaraj się znaleźć polski produkt, a ja widzę codziennie, owszem, też się temu czasami też ulegnę, no bo tak różnie to w życiu bywa, tak? To jak jedzie gdzieś w podróż, no to też ma, ale widzę setkami tysięcy do tych sieci handlowych, tych wielkich marketów idą i kupują pełne kosze produktów. Jeśli samo społeczeństwo tego nie powstrzyma, to nie ma co liczyć na tą elitę. No, tak zwany patriotyzm konsumencki powinien tutaj nas obowiązywać. To, co nieraz nam powtarzano, że na Zachodzie Niemiec nie kupi produktu polskiego, tylko patrzy się, żeby wspierać swój lokalny lub krajowy produkt. Przepraszam, że wejdę w słowo. W Szwajcarii są droższe produkty niż w Niemczech i Szwajcarzy jadą do Niemiec zakupywać, ale z powrotem chowają te produkty, bo to jest wstyd dla Szwajcarii, bo nawet ten taki pograniczyk, policjant, ktoś inny patrzy, dlaczego ty kupujesz w Niemczech? Przecież ciebie stać kupić tu w Szwajcarii, bo mieszkasz tutaj, tu zarabiasz. Dlaczego tam, a nie tu? Dlaczego nie kupujesz od naszych? I tam się Szwajcarzy wstydzą, ale no niektórzy to robią. No mogą, tak? To jest kwestia inna, ale a u nas się tak nie wstydzimy iść i od razu kupować. Też musimy się postawić trochę w sytuacji konsumenta. Nie każdego stać na droższe produkty. Ja tu już też wiele razy powtarzałem, że mamy produkty jakościowe, no i te, co nas żywią. Nazwijmy to, nie trują, są dopuszczone do spożycia. Tak zwane towarowe produkty. I mówię,
spróbuj najpierw kup pół kilograma kiełbasy. Po co cały kilogram masz kupić produktu kiełbasopodobnego w markecie? Kup pół kilograma normalnej polskiej kiełbasy, spróbuj, oceń. I ona ci da więcej energii i zdrowia niż ten kilogram, zaprzyjem, nafaszerowany nie wiadomo jakimi substancjami dopuszczonymi, nazwijmy to, i napompowany ilością jakichś żelów, że on tworzy kilogram, a tego mięsa jest tyle samo, co można powiedzieć w tym pół kilograma kiełbasy dobrej jakości. No ale to wystarczy pójść, w każdym mieście jest tak zwany bazar, targowisko. Tam rolnicy przyjeżdżają z produktami i one są naprawdę tańsze niż w tych sklepach. Jest po prostu są tańsze. Jeszcze jest sprzedaż internetowa też przecież. Dodatkowo. I no, są możliwości, tylko trzeba chcieć zdobyć ten towar. On nie jest gdzieś pod ziemią ukryty. Tak jak pan powiedział, panie redaktorze, on jest dostępny. Tylko trzeba poszukać coś w internecie lub od kolegi, od koleżanki się dowiedzieć coś dobrego. Żebyśmy zrozumieli, w jaki sposób jesteśmy jako społeczeństwo okupiani, to do pana Rafała takie pytanie, bo dochodzą na przykład prawie do każdego domu gazetki promocyjne z takiej sieci albo z takiej i tak patrzę, wow, cukier tylko po tyle, albo oj, tu szynka, oj, tylko po tyle, o, tydzień grecki, a hiszpański, o, tu, oj. I tak patrzę i idę, nie? Idę, kupię sobie tutaj, bo tak tutaj to tanio. No ale jak już tam jestem, to przy okazji, kupię jeszcze to, ale to już cena taka normalna, albo nawet wyższa niż na tym bazarku, niż na tym targowisku, albo nawet w tym sklepie, który mam bliżej, osiedlowym, tak? Jak to się dzieje, że sieci handlowe pozwalają sobie na tak wysoką obniżkę tych cen? Wybranych tylko produktów, po to byśmy tylko przeczytali, zobaczyli, o jak tanio. To są zabrane nasze strategiczne działki w centrach miast i na obrzeżach i już są, tak jak powiedziałem na wstępie, już są budowane sieci na obrzeżach miast i na wsiach. To wszystko służy ku temu, żeby zniszczyć całkowicie ten nasz handel. Ja powiem przykład mojego ojca. Ja pochodzę z małej wsi w powiecie przesuskim i mój ojciec 3 km rowerem jeździ co 2 dni po mleko, bo już nie ma krów. Już rzadko gdzie można zobaczyć krowę, ale mój ojciec ma 81 lat, jest nauczony, że nie kupi mleka w sklepie, no i jeździ rowerem i pije to mleko. Niestety z tego pędu, z tego konsumpcjonizmu, który dzisiaj nam wszystkim codziennie dolega, my jesteśmy zmuszani wchodzić na lewo, na prawo, na wprost, do tych sklepów, które są najbliżej. No tak jest, no tak dlatego i też, o tym też to nie wiedział, zawsze jest łatwo ominąć taki sklep. Tak, i o tym też wiedziały ci mądrzy, te wielkie misie z zachodu, z nieograniczonym kapitałem, wchodząc tutaj do naszych miast. To jest wszystko publiczne. Oni wchodzą w duże aglomeracje, a sprzedając czy bezpośrednio, czy przez internet, to są naprawdę marginalne sprzedaże w porównaniu tym, jakie oni generują zyski, bo oni nie zarabiają na suszarkach czy sprzedaży pralek. Oni największe to coś tam zarabiają, ale największe pieniądze zarabiają na żywności. Bo tak jest, że 100% ludzi codziennie musi coś zjeść. Więc oni wiedzą doskonale, co robić, gdzie postawić dany market, albo gdzie inny market postawić, żeby polski zlikwidować, obniżenie właśnie jakichś cen. Więc to jest wszystko sprytnie poobliczane, a oni na tym wszystkim zarobią. Bo ja tak zauważyłem ten proces i oczywiście zawsze jest w pobliżu parking. Zawsze się znajdzie. Tak potrafią handlować, tak potrafią robić, że jest i ten parking. No i wiadomo, człowiek jedzie. O, no nie będę chodził, szukał gdzieś tam. To jest pod sklepem. Ale zauważyłem nawet w niektórych miastach, że był sobie sklepik i można było się zatrzymać, że tak powiem, z auta, że tak powiem, na poboczu. Teraz wszędzie pojawiły się znaki zakazu zatrzymywania i postoju. Akurat tam przy tych sklepikach. Więcej. Przez tyle lat ludzie tam zatrzymywali się, jakoś to nikomu nie przeszkadzało. Więcej, nagle więcej zakaz zatrzymania się. No i co ja robię wtedy? No przecież nie będę jechał 3 ulice dalej, żeby się wrócić pod ten sklep. No. Te parkingi są przecież płatne już pod tymi sieciami. Nie. Musimy jeszcze... Nie, raczej chyba nie. To znaczy, ale trzeba iść i wykupić bilecie. A na tak, tak, trzeba to jest następny i tam czas. Jakiś czas może być z tego, co ja jestem zorientowany. Bo my się tak zachłysnęliśmy tymi marketami, tym wszystkim, tą obsługą, tymi światełkami. Ale ja na przykład uwielbiam iść do sklepu osiedlowego, czy do tego w ogóle, którego znam, albo na targ, czy bazar. Bo tam wspomnieliśmy targi i bazary, ale tych targów i bazarów jest coraz mniej. One nie mnożą się.
No, ale powinny być na każdym osiedlu. One są w tej samej ilości albo się zmniejszają. Sklepy w niedzielę otwarte, a bazary zamknięte. Tak. Bo zauważmy jedną rzecz, że dawniej, jak to pokazywało, na tak, kiedy wszystko, można powiedzieć, szło na pniu, to handel odbywał się na łóżku polowym, kawałek było folii, wyłożone były produkty spożywcze, czy to lato, czy zima, mhm, i można było. Teraz, można powiedzieć, przepisy fitosanitarne, kontrole, no, zmuszają tego sprzedającego do zakupu samochodu, chłodni, z ladami, ze wszystkim. No, coraz więcej utrudnień jest. A tamte sklepy mają wszystko na miejscu wyposażone. Nawet półtusze mają niektóre i przy konsumencie to jest rozbierane, jaki element chce. Ja sądzę, że ciężko będzie walczyć z tym mocnym kapitałem, z jego zasadami, który praktycznie nie ma zasad, bo tam, gdzie zysk, to oni są. A to, co pan pytał, panie redaktorze, no promocje, to jest kosztem rolników. Właśnie, proszę, to jest kosztem rolników. Wyjaśnił. Ten rolnik nie ma zapłaconej takiej stawki, jak to wyprodukował, tylko ma niższe, bo to, ten produkt idzie do promocji. Że chce mieć miejsce na półkę, na, jak się mówi, w danym sklepie, w danej sieci, musi, który się z paru produktów swoich oddać za darmo. Prawie za darmo. No, żeby mieć miejsce na półce, tak. I żeby nawet płacą dostawcy produktów rolnych, nawet płacą sieci handlowej za to, żeby być w tej gazetce. Czyli oni w setkach tysięcy egzemplarzy te gazety produkują na dobrym, ładnym papierze kolorowym za darmo. Tak. Nawet nie płaci ta sieć za to. I to jest cała polityka. Odbija sobie to tak naprawdę w dostawcach. Zaprosimy naszych widzów do współtworzenia naszej audycji. Numery telefonów będą wyświetlone na Państwa ekranach. Ja również je podam. Dla Polski Północnej 56 657 0011. Dla południa naszej ojczyzny 56 657 0012. Dla telefonujących z zagranicy również dwa numery telefonów. 48 56 657 0013 lub z końcówką 14 oraz dla posiadaczy telefonów sieci w naszej rodzinie również dwa numery telefonów 536 600 300 oraz 536 600 400. Zapraszam serdecznie. Panowie, mówimy tu teraz tak o tym naszym polskim podwórku. Obiecano nam, albo tak się łudziliśmy, albo przynajmniej tak chwilowo nawet było, wspaniała wspólna polityka rolna. Unia Europejska i wspólna polityka rolna. Więc jak wyglądają te oblicza tej wspólnej polityki rolnej? Bo ja rozumiem, że jak coś robimy wspólnie, to wspólnie. Jeden o drugiego tutaj zabiega, dba, żebyśmy razem coś wytworzyli, podzielili się tym i zyskali. Mam wrażenie, że wspólna polityka rolna to już chyba tylko została gdzieś w agendach tam zapisana czy coś, ale może się mylę. Jak to wygląda? No, dobro wspólne w Brukseli, szeroko rozumiane, które miałoby być rozlane teoretycznie na wszystkie kraje członkowskie, to jest mrzonka. Widać to dokładnie teraz po Holandii i protestujących tam rolnikach, którym to chcą wywłaszczyć, po prostu zabrać im przynajmniej jedną trzecią gospodarstw. Więc wszystkie te pakiety, typu pakiet Fit for 55, Zielony Ład, cały pakiet klimatyczny są nie do zaakceptowania. Szczególnie ja uważam w tym okresie, w którym się znajdujemy teraz, czyli w obliczach wojny za wschodnią granicą, gdzie naprawdę powinniśmy odłożyć te wszystkie skrajne lewicowe, często ideologiczne pomysły na boczny tor i zająć się produkcją, zająć się właśnie handlem i dorobkiem dla rolników i tym, żeby konsument później mógł tanio kupić, a nie głodować. Ja bym to zauważył inaczej jeszcze. Panie redaktorze, ma pan swój kawałek ziemi, ja mam swój. No robimy wspólny interes, tak zwaną wspólną politykę. Tylko ja pana nie poinformowałem o tym, że jeszcze 3 razy większe gospodarstwo to ja mam w innym powiecie. I tam nie obowiązuje nas wspólna polityka. To tak samo jest i w Unii Europejskiej. Duńczycy, Niemcy, Holendrzy, Francuzi są na Ukrainie. Tam są 1000 hektarów dobrej ziemi, tania produkcja. Oni tam już zainwestowali. A swój kraj, który mają już, można powiedzieć, zatruty swoją glebę,
nadwyżką chemii i nawozów, są teraz, żeby ono się odbudowało biologicznie. I to się nazywa wspólne. I teraz i się rozumie, mamy... co Ukraina zrobiła o tym specjalnym statusie Polaków w Ukrainie. Że w końcu mówią, przyjdźcie i to wy też tutaj inwestujcie i róbcie interesy, bo zawiedliśmy już, się bo na naszych już, zachodnich partnerach. Zachód już tam jest. Tak. Odbierzmy połączenie telefoniczne. Prosimy, skąd z nami, kto i skąd z nami jest? Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Ryszard z Podlasia się zgłasza. Witam, kłaniam się nisko. Proszę, panie Ryszardzie. Powiem takie przysłowie, że z dawien dawna Polakowi ruski Niemiec nie był bratem. Jak świat światem, ruski Niemiec nie był bratem. Do czego zmierzam? Jak wyrwaliśmy się z obozu komunistycznego, to nam nagle się perspektywa pokazała, że dostaniemy się do Unii Europejskiej. Ale nie przewidzieliśmy tego, że w Unii już tam czekają na nas odpowiedni goście i agenci, nie powiem czyi, i kto nas wprowadzał do Unii. Nas wprowadzali politycy dawnej PZPR, ZSL. I kiedy były negocjacje w Kopenhadze, to akurat Unia Europejska wybrała sobie 13 grudnia, to pamiętam dokładnie. Wiadomo, co dla Polaków znaczy ta data. To znaczy, że Unia od samego początku zaczęła, grała nam na nosie i gra do dzisiaj. Takie były zasady, że sposób rozliczania, pani komisarz ówczesna, nie będę mówił nazwiska, powiedziała, że wynegocjowaliśmy najlepsze warunki z możliwych. Potem się okazało, że nam te warunki zmieniono i pani komisarz mówi, że te warunki, co nam zmieniono, są jeszcze lepsze od tamtych. Potem nam jeszcze raz zmieniono. Zrobili system rozliczania mieszany. No i mieszają do dzisiaj. Czy to jest tak ciężko zrozumieć, że po to się likwiduje w Polsce rolnictwo? No jak na przykład, no jest to oficjalnie, że dziennie pada 100 gospodarstw. Żeby żywność miał Zachód w rękach. I wtedy, jak mają żywność, to mają wszystko. Dlaczego ASF nie był zlikwidowany, tylko gospodarstwa likwidowane? Ja prezesowi Mleczarni kiedyś mówię, w telewizji pokazują, że złoty 50 za mleko, a mnie płacicie 70 groszy. A prezes mówi, o, bo pan za mało ma. A ja mu tak powiedziałam, to było w spółdzielni na korytarzu, a przyjdzie pan do pracy, to ja hodowlę zwiększę. No się roześmiał i nic nie powiedział. No spółdzielnia padła, prezes siedzi teraz na wyższym stanowisku, udziela wywiadów w telewizji. W Polsce nikt nie ponosi, ci co mają stanowiska i zrobią jakieś błędy, to wcale nie ponoszą za to żadnej odpowiedzialności. Jeżeli rolnik gdzieś się pomyli albo coś, to już go mają urzędnicy. No tam mam przykład taki z niedalekiej wioski, że rolnik zadarł z agencją, no już ma hodowlę bydła zlikwidowaną. Kontrolę za kontrolę i koniec. I do tego się dąży. Czy tak ciężko zrozumieć, jeżeli kobieta z Podlaskiego, starsza osoba, dwa prosiaki jej utylizowali na ASF, no ale ta babcia miała dzieci, miała wnuczki w mieście i dzieci i wnuczki, jak babcia zarosnęła prosiaka, to miała co jeść. Po to się zlikwidowało, a gdzie mamy iść? Pan redaktor mówi, że wszyscy kupują... Ja tak się patrzę, stoję pod marketem, ile tam miliardów idzie? Tu nam Komisja Europejska mówi, że miliardy do Polski płyną, a ile wypływa? I cośmy wygrali na tej Unii, ta Unia to nam była potrzebna jak dziura w moście. Wiadomo, kto rządzi w Niemczech, w Unii. Rządzą Niemcy i tam, no oni przewodzą, a nas, Polaków, mają jako śmieci. To by tyle było, ja już nie będę mówił, bo tu jest na kilka godzin rozmowy, to by było na tyle, niech się inni wypowiedzą. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Dziękuję, panie Ryszardzie. No, u nas generalnie to ludzie zapomnieli, a młode pokolenie, które już głosuje, to w ogóle nie pamięta i nie wie, że chyba nawet istniało coś takiego jak NRD. I obowiązkowe dostawy. Tak, ale mówię RFN i NRD. No przecież w jednej części tego państwa to byli komuniści. I teraz w innych państwach bloku wschodniego
przecież to byli komuniści. I oni teraz są europosłami do Parlamentu Europejskiego. No, jak ktoś tego nie pamięta, nie wie i dziwi się, że Komisja Europejska tak naprawdę walczy teraz z Polską w interesie chyba Rosji, to ja nie wiem, jak ktoś tego nie rozumie i robi głupie memy i rozsyła dalej, że inflację to wywołał ten i ten, tak jak gdyby wojny nie było. Ale to jeszcze nie wszystko, panie redaktorze. Spójrzmy się na to, co tutaj powiedział nasz właśnie pan Ryszard. Pan Ryszard, że kontrol za kontrolę potrafiła wykończyć. Ile jest służb, które żyją z rolnictwa, instytucji? Na palcach jednego ręki nie wyliczy ich. Bo inspekcja weterynaryjna, ARiMR, KOWR, jedyne co jest doradcza służba to ODR. I jeszcze wiele inspekcji, które nas sobie kontrolowały. Wchodzą na pole, kiedy chcą. My nie jesteśmy właścicielami tych gruntów. Bo własność prywatna to powinna być własność prywatna, a nie dobrowolność. To, co tutaj kolega mówił o Holendrach, za chwilę będą ich wywłaszczać. My zmierzamy w tym samym kierunku, bo nie szanują naszej własności. Jak jest ogrodzone i zakaz wstępu i ktoś wejdzie na czyjąś posesję, a nie daj Boże, by coś mu się stało, to ja jako właściciel jestem odpowiedzialny, że nie zabezpieczyłem przed złodziejem, a on wszedł na przykład na widły i sobie nogę przebił. Już nie mówię o innych tam rzeczach, albo na guść. Dlatego trzeba byłoby wrócić do pewnych elementarnych podstaw. Własność, to jest raz. Inspekcja, która skontroluje, powinna poinformować, a nie karać, tylko doradzić, jak to usunąć, pomóc, a inne organy powinny szukać pieniędzy, żeby jak najwięcej pieniędzy było na wsi. Bo kiedy jest silna wieś i bogata, to i całe społeczeństwo będzie bogate. I to żywność nie musi być tania. Żywność powinna być odpowiednio płacona, ale tak samo i konsumenta będzie na nią stać, bo jej będzie dużo. Można zrobić przecenę, kiedy i termin ważności już upływa. I też ktoś może to spróbować skorzystać, zakupić. Ale my gdzieś przez tą, bym powiedział, handel, który wszedł na nasz rynek z tym kapitałem obcym, zrobił taką rewolucję, że jedynym podmiot, który zarabia, to właśnie oni. A reszta dokłada tego interesu. Tak nie powinno być. To jest dobro naszego kraju. A już z tych trzech elementów prawie straciliśmy wszystko. Jeszcze kawałki ziemi, bo jakby nie było tej ustawy zabraniającej sprzedaży ziemi obcokrajowcom, to już byśmy jej nie mieli. Odbierzmy połączenie telefoniczne. Prosimy, kto z nami jest i skąd. Halo? Szczęść Boże. Aleksander z Irlandii. Prosimy, panie Aleksandrze, z Irlandii. Ja mam takie bardzo proste rozwiązanie. 3 tygodnie temu byłem w Norwegii. 80-90% w każdym sklepie musi być po prostu towar norweski. To samo wprowadzić do Polski. Dziękuję. Dziękuję, panie Aleksandrze. Krótko i na temat. Tylko, że u nas to się okazuje, że nawet 590 kod, który jest, to wcale nie oznacza, że to jest polski produkt. No to jak tak się bawimy, to... Ale ten przepis, który właśnie pan Aleksander powiedział, ja już go kiedyś nawet mówiłem, z ministrem rozmawiałem na ten temat. Zrobić tak w Czechach jest... Jest tak w tych państwach. Jest w tych państwach. Unia Europejska i sieć sklepów zaskarżą taką decyzję. Nie, to jest przepis krajowy, który powinien obowiązywać. Są przykłady, jak jest Irlandia, inne kraje są. Dlaczego nie u nas? Wprowadzić właśnie też 80% lokalnego i krajowego produktu. Produkt polski, chociaż też nie zawsze jest do końca polski. Ten 590 też nie jest, ale na pewno będzie go o wiele więcej tego naszego niż teraz. I zbyt na to, to sieć będzie się starała o to, żeby na tych półkach pojawiła się nasza żywność, bo przepis będzie ją obligował. Ale za tym powinny być odpowiednie kontrole i kary dla tych sieci. Panie Rafale? Obawiam się, że to będzie trudne do wdrożenia, szczególnie, że to nie jest przecież tajemnicą, że często lobbują właśnie te wielkie sieci, nawet polityków i władze. Przerwę. I odbiorę też telefon. Wie pan co, to jest takie... Bo pan mówi, że to jest trudne i będzie trudne i też sobie zdaję sprawę, że będzie trudne, ale jak państwo chce, to postawi mur na granicy polsko-białoruskiej. Chce to wprowadzić stan wyjątkowy na tych terenach. Chce to wybije rolnikom świnie. Jak chce, to może. No. Odbierzmy połączenie telefoniczne. Prosimy, kto z nami jest i skąd. Halo? Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Zygmunt z Niemiec dzwoni. Prosimy, panie Zygmuncie. Ja chciałem panu redaktorowi przypomnieć, bo to było tydzień temu czy dwa, ale się nie dodzwoniłem. W Niemczech jest taki przepis. Jak ktoś idzie mieszkać na typową wieś, gdzie są sami rolnicy, większość, na przykładowo 90%, czy chce kupić działkę, czy budować, musi podpisać zgodę, że nie będzie donosił żadnych skarg na rolnika. Czy nie wiem, czy państwo o tym wiecie. Musi nawet za lokatora, tak jak ja, muszę podpisać, że nie będę donosił ani skarżył, że mi świnia śmierdzi, czy tam indyk, czy krowa. To jest raz. Teraz się odnoszę do takiej sprawy, bo ja kiedyś byłem zootechnikiem w spółdzielni produkcyjnej, później tego jeszcze i prywatny zakład miałem, taki sklepik też bankrutowałem. Sytuacja mnie zmusiła do Niemiec wjechać. Pracuję u rolnika, który ma 70 hektarów, a kiedyś pracowałem w Holandii, który miał 1000 hektarów, czy nawet ponad. Jest całkiem inna sytuacja jak w Polsce. Tu rolnik, na przykład, gdzie teraz pracuję w Niemczech, ten 70-hektarowy, on zboże wywozi do skupu prosto z pola. Kierowca, ja tam jako kierowca też pracuję, nawet z ciągnika nie wychodzę. Na wagę wjeżdżam, kipruję to i jadę znowu pod kombajn. U nas to jest całkiem inaczej. Ja nie wiem, jak to tu funkcjonuje. Ja pracowałem na roli w rolnictwie w Polsce ponad 20 lat i tu pracuję. Ja tego do dzisiaj nie mogę zakontaktować, jak to tu wszystko działa. Jak powiedziałem o komorniku w Polsce i film pokazałem, że komornik zabiera ciągnik, bo nie zapłacił tego, albo pomyłka, oni mi tego nie wierzą. Jak to istnieje? Co to jest grane? Ja naprawdę nie wiem, jak to wszystko działa. Niech się redaktor odniesie w sprawie, co przed tym powiedziałem, o te działki i o tych ludzi, którzy skarżą na te rolników, że tam kombajn i świnia i tak dalej. Kiedyś chodziłem do sklepu, jak miałem dzieckiem w 60 latach, bo teraz mam 67 lat skończone, 8 prawie. Musiałem mieć słoik na kapustę, słoik na ogórki, słoik na śledzia, czy tam garnek. Nie było żadnych problemów z opakowaniem. Dzisiaj kupi się sobie cukierek, czy opakowania. No kto to widział? Śmieci na śmieciach są. Ale to już w to nie nikam. Ale proszę się odnieść do tego, co powiedziałem, do tego pierwszego pytania. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, panie Zygmuncie. Gratuluję tego, że i podziwiam, że to, co pan mówił, tu kilka razy zbankrutowałem, tu to, tu tamto, tu nie poszło, tu nie wyszło, pracuję i żyję, cieszę się, interesuję się tym, co w Polsce się dzieje, dzwonię, mówię, opowiadam, żyję, interesuję się, widać u pana miłość do ojczyzny. Właśnie przez takie postępowanie, że nieważne jaka krzywda spotkała w życiu, to się dalej ojczyznę kocha. To wspaniały pański przykład jest. Bardzo dziękuję za ten telefon. Odnosząc się do tego, tak, no jak najbardziej tutaj rozmawialiśmy na ten temat, że bardzo często ludzie kupują dom na wsi, sobie robią tam tylko trawnik, a potem dzwonią na policję, że po 22 traktor chodzi, albo kombajn, albo krowa ryczy, chociaż to już teraz to tam nie ma. Z krowami, to inna sprawa, tak? Ale zauważmy, ale już druga rzecz, która nam pokazała dzisiaj no, ta rozmowa telefoniczna, jak w innych krajach można rozwiązać problemy. I można, dlaczego u nas nie? Po 18 latach, jak się mówi, bycia w Unii Europejskiej, dowiedzieliśmy się, że można podpisać odpowiedni papier, że nie roszczę pretensji, bo mieszka na terenie wiejskim. Można było wprowadzić? Można. To samo, że procentowa ilość produktów krajowych z sieci sklepów też można. Róbmy to. A nie można być tak, się mówi, oj, nie mam chęci tego. Nie, trzeba walczyć. Związek Solidarności zawsze był waleczny. To samo i inne związki są waleczne. Tylko trzeba zmobilizować ludzi i walczyć o swoje. To jest moje zdanie. I sądzę, że większości rolników, bo rolnik, który rezygnuje, to już jest przegrany na początku. Oczywiście. No, ja nawet brałem w takim proteście udział, zresztą ostatnio to już coraz częściej, bo teraz we wtorek brałem udział w proteście paprykorzy.
pod właśnie siecią marketu, ale jeszcze niedawno brałem udział w proteście w niedalekiej gminie pod Radomiem i tam właśnie jest problem taki, że trzodziarze zbuntowali się i wyjechali ciągnikami pod urząd gminy Zakrzew dokładnie, ponieważ ma powstać pod Radomiem wielka strefa ekonomiczna na 400 ponad hektarach. I to kosztem zabrania działek rolnych i tak dalej, i tak dalej. Gdzie wcześniej, chyba jeden z trzodziarzy wskazał 11 miejsc, żeby powstała mała chlewnia i nie uzyskał ani jednego pozwolenia. A tu nagle jest zgoda, żeby budować strefę ekonomiczną, nie ma zgody, żeby jakieś tam małe pogłowie świnek w skali roku powstało. Gdzie ja tego w ogóle nie zrozumiałem, więc absurdy. Poparłem tych absurdy, tak. I tutaj urzędnicze absurdy. Urzędnicze absurdy. No, ale jak rolnicy pogonili inspekcję powiatową i wojewódzką, jak przyjechała, bo po prostu powiedzieli, że mają dosyć tego, żeby im świnie wybijać i zabierać. Świnie, które oni widzą, że są zdrowe, powiedzieli koniec, z widłami ale wyszli. Zauważył pan i co, jakoś odstąpiło państwo. Ale że rolników też rano wyprowadzono w kajdankach za to, że lekarze weterynarii świadectwa wpisywali na telefon. Przepraszam, kto jest bardziej świadom? Lekarz weterynarny, który jest po studiach i jego obowiązkiem jest przyjechać, bo ja go zgłaszam, że mam tyle i tyle sztuk do sprzedania, proszę o świadectwo. Lekarz powinien powiedzieć, tak, przyjadę, sprawdzę, ocenię, wypiszę. A tu nagle rolnik winien, a nie lekarz. Nie można też tak, za przeproszeniem, winy zwalać ciągle tylko na nas. My nie jesteśmy winni, że chcemy produkować zdrowo, dobrze i są terminy, kiedy musimy to sprzątnąć. Czy to jest mieszkaniec, czy konsument. Szczególnie, że jest tak wiele podmiotów, które powinny pomagać. Właśnie. To, co pan wyliczał. A one, że, one tak kontrolują, pomagają, one kontrolują, nie pomagają. Kolejne telefonicze, prosimy, kto z nami jest i skąd, halo? Szczęść Boże, witam wszystkich, Kazimierz z Mazowsza z tej strony. Szczęść Boże, panie Kazimierzu, prosimy. Ja pozwoliłem sobie przedzwonić z taką uwagą, że, znaczy a propos tych marketów, no bardzo często trzeba się zapytać, gdzie jest CBA, bo mamy w Polsce taką instytucję, a tutaj dzieją się, że się rzeczy takie, jakie dzieją. Opozycji rolnika w ogóle w naszym systemie to już nawet nie chcę mówić, bo no to jak kiedyś już było to mówione, że te 30 centymetrów humusu rolnik ma, to jak słyszymy też nie zawsze. Powstaje strefa ekonomiczna pod Radomiem. Nic nie można zrobić, nawet świnek, prawda, sobie hodować. Powstaje CPK, prawda, 50 km od Warszawy kilka gmin ma być wywłaszczonych, gdzie lotnisko jest mniejsze przecież niż te gminy. Ale dzwonię tutaj z taką uwagą, bo było mówione o szklarniach, o foliach. Chodzi mi zwłaszcza o szklarnie. Tu jeżeli mógłbym coś doradzić, to w naszym wypadku bardzo sprawdziła się biogazownia. No wiadomo, fajnie jak ma się czy produkcję zwierzęcą, czy gdzieś tu w okolicy, prawda? Ktoś no, ma gnojówkę po prostu. Ale to przy tych cenach opału no, jest ratunek, moim zdaniem. No też uważam, że bardzo fajnym rozwiązaniem w naszej tu sytuacji polskiej, co pokazała pandemia, są małe i średnie przetwórstwa i to właśnie głównie w miastach i to nawet w tych większych miastach. Już nie mówię jak Warszawa czy Kraków, ale czy powiatowe, czy jakich nas, nie wiem, Siedlce. No bo po prostu ludzie jednak się dopytują o tego rodzaju produkty. Tylko to jest właśnie też kwestia dostępności i tego, że w miastach jednak pracują po te 8 godzin, na targ nie zawsze mogą iść, czy na bazę. No i jeszcze ostatnia rzecz, myślę, że najważniejsza. Proszę państwa, spójrzmy, co się dzieje w tej chwili w Niderlandach. To jest przecież kraj, który komunistyczny oficjalnie przynajmniej nigdy nie był. Ja się boję tego, że tu chodzi po prostu o zabranie, może w całej Europie, tego nie wiem, ale ziemi rolnikom. No bo przecież bez przemysłu kraj będzie słaby, ale ludzie będą żyć. A jeżeli człowiek nie wie, to będzie po nim. Więc no, obawiam się, że właśnie trzeba już się organizować po to, żebyśmy bronili naszej ziemi. I to czy Polacy, czy Holendrzy, czy nie wiem, czy Włosi. Oczywiście fajnie, jak byłby wprowadzony na przykład w marketach podatek od powierzchni. W Unii takie rozwiązania są. W Czechach nawet, żeby nie szukać zbyt daleko. Nasz sąsiad, u nas tego nie ma. No te 90% polskich produktów, co mówił pan z Irlandii,
obawiam się, że Unia nam, obawiam się, że Unia na to nam nie pozwoli. Ale ten podatek od sklepów wielkopowierzchniowych powinien być. A poza tym, jak mówię, parasol CBA i parasol UOKiK nad takimi sieciami, które naprawdę działa. Także to tyle, przechodzę na odbiór. Dziękuję, panie Kazimierzu. No ta podstawowa sprawa tej własności, bo w jednym z krajów arabskich jeden z rolników, beduinów, miał to szczęście, nieszczęście, że miał swój dom, ma swój dom w miejscu, gdzie wielki szejk chciał postawić sobie tutaj swoją inwestycję. No, a ten biedny beduin nie zgodził się na sprzedaż tej działki. Beduin był potężny, więc obudował tego rolnika ze wszystkich stron, dał mu dostęp do przejazdu i tak po prostu uszanowane zostało to prawo własności. Jak to wymaga rozsądnego podejścia do poszanowania drugiego człowieka, bo nie własności, bo nie szanujemy tu własności, tylko człowieka drugiego. Widzimy przykłady, gdzie drzewo jest omijane, droga, inwestycja, bo drzewo ważne rośnie i nie można go ściąć, bo ono ważne jest, tak? Drzewo. A 5 kilometrów dalej się dom rujnuje po to, że może tak. Tamtędy iść droga. Tak. No i to jak to tak jest, że żaby się chroni, a ludzie na drogach z kolei ginęli. No to mówię tutaj o... No. Ale panie redaktorze, pan właśnie słusznie zauważył i to dzisiaj ten program zmierza do tego, można powiedzieć, się otoczył właśnie względem własności, poszanowania własności. Ja osobiście się czuję takim białym niewolnikiem, bo jestem inwigilowany z każdego momentu, w każdej, można powiedzieć, instytucje. Wiedzą, ile mam zasiane czego na każdej działce, wiedzą, ile mam w chlewni, ile w oborze, ile chodzi po podwórzu kur, za przeproszeniem. Niedługo będą wiedzieli, kto jest w rodzinie, jaka płeć. Wszędzie. A jak nie, to telefon komórkowy jest, który tak samo człowieka może śledzić. Już pan musiał się spowiadać z tego, czym pan pali w mieszkaniu. I to jest naprawdę, to jest tak, można powiedzieć, takie ukryte niewolnictwo dla nas. My nie jesteśmy decyzyjni. Unia może nam narzucić swoje plany, swoje projekty, a my, żeby bronić się przed czymś, nie możemy tego zrobić. Wprowadzenie na przykład tego 80% żywności na półkach w marketach. Ale zielone łady, inne obostrzenia, rezygnacja z środków chemicznych, nas się nie pytają, czy można zrezygnować, czy one będą przydatne. Niech chwasty rosną razem ze zbożami, z innymi warzywami, bo to będzie zdrowe. A jak nie, to się sprowadzi za granicę, gorsze. Z tymi środkami, które są zabronione w Europie. To są absurdy, które zmierzają, nie wiem, do... Ten pan może ma rację, czy to za głady naszej ziemi, zabrania, wywłaszczenia nas, czy jedna wielka ma być wieś, jeden właściciel. Trudno powiedzieć. No ale tutaj widać, panie przewodniczący, że można powiedzieć, no, oburzeni jesteśmy agresją Rosji na Ukrainę i tego, co tam dokonuje. I bardzo słusznie. No ale jak we Francji policja pałuje niewinnych ludzi, to żaden inny unijny minister albo przewodniczący nawet słowem się nie zająknie. Przecież to są też ludzie, też obywatele. No i to samo, jak nas zaczną pałować, to tamci będą też milczeć. Wtedy będzie praworządność w Polsce. Wtedy będzie praworządność. Praworządność. Bo dostaną ci, którzy powinni dostać. No tak. Panowie, dziękuję tym śmiesznym akcentem, ale sprawy poważne. Więc też dziękuję za to. Za przyjazd. Dziękuję raz jeszcze Państwu też za uwagę. Był to program Wieś to też Polska. Życzę błogosławionej niedzieli. Z Panem Bogiem.